Pimpek! Pimpek! Ty wszawy ciulu, Pimpek! Normalnie zabija tego pieruna, zabija, rozpatrosza. Co znowu szukasz? Tego wszorza zasranego, Pimpek! Kogo? Psa szuką! Zabija psa. Pieruna! A co, kiełbasy ci zeżar? Nie, sajgonki muszę zrobić! Pimpek! Pimpek! Czyli znowu przyjedzie chińska wycieczka. A ja będę po 12 godzin w pracy siedział. 2 tygodnie kartka wisi, przyjmę do pracy. I nie ma komu pracować. Wszyscy pojechali do Irlandii. A ja świątek, piątek i niedziela. Dzień dobry. A, dzień dobry. Witam pana. Proszę usiąść, już podaję kartę. A nie, ja w sprawie pracy przyszedłem. Ja widziałem kartkę na drzwiach, że pan wywiesił, że pan kogoś przyjmie, to może ja bym co spróbował? No gościu, z nieba mi spadłeś. Nie, nie, stamtąd przyszedłem, tam. Dobra, nieważne. Doświadczenie ma? Tak, w gastronomii pracowałem. O. I? Ale będę szczery. Wywalili mnie za salami. A, było nieświeże. No było, było. Nie. Mnie za salmonellę wywalili. Salmonella była nieświeża. Rozumiem, rozumiem. Czyli byłeś kucharzem. I kelnerem, i szefem, małe bistro przed panem. To co, sam się wywaliłeś? Nie, sanepid mnie wywalił. Dobra, nieważne, z sanepidem mamy poukładane. O, to też tak można. Można, słuchaj. No. Na kelnera bym cię wziął. A ja nie znam tej pozycji. Ale żeby dostać pracę, to się nauczę i przeskoczę to wszystko. Słuchaj, gościu, ja nie wiem, co musiałeś robić w poprzedniej pracy. Dużo dziwnych rzeczy. No, ale w tej pracy będziesz obsługiwał gości. Aha, dobrze. Nie szefa, gości, okej? Okay? Dobrze, dobra. Dobrze. Próba teraz. Tak, tak. Ty jesteś kelner? Kelner. Ja klient. Klient, dobrze. Super. Siadam. Tak. I oczekuję od ciebie profesjonalnej obsługi. Przepraszam, jakiej? Profesjonalnej. To ja się chyba nie nadaję. Stary, każdy się nadaje na kelnera, no. Tak? Pomału, malutkimi kroczkami i już. Małymi kroczkami, dobrze. A to będzie za duży. Dobra, słuchaj, może nie każdy się nadaje, ale ja z ciebie kelnera zrobię. Stań tu już, tu. Aha. Tak? A że już doszedłem, tak? No. Fajne uczucie, nie? Tak. To może mi coś podasz. No pan jeszcze nic nie zamówił. Bo nie dostałem menu. Menu, tam leży na stoliku służbowym. No. A, tak. A, widzisz, no. Oczywiście. Już masz łatwiej. Tak. Tu jest tylko menu. To podaj mi menu. Zdarza się, przejęzyczył się pan. Tak, przepraszam. Nic nie szkodzi. Przepraszam. Dobra, sam se podam. Tak. Okej, zamawiamy. Dobrze. Więc tak, na początek poproszę flaki. Co to ma znaczyć? Ja nie lubię flaków. A klient ma w dupie, czy ty lubisz flaki. Klient chce flaki, ty mu masz podać flaki. Ale ja nie doniosę, bo się zeżygam. To co lubisz? Ja? Tak, ty. Krem z borowików. A, poproszę krem z borowików. Krem z borowików. Do tego devolaj. Devolaj. Lubisz? Lubię. Fajnie. Frytki, surówki. Ale bez buraczków. Ale bez buraczków. Żeby ci się nie ulało. Na sucho to będę jadł. A to może coś do picia? Brawo! Super. Poproszę sok pomidorowy. Dobra, gościu, to co mogę zamówić? Kawy? Kawę, świetnie, kawę. O, dzięki, kawa. Zapisałeś? Nie. To co powiesz na kuchni? Dzień dobry, jestem nowy. Gościu, po to ci dałem ten notes, żebyś se to zapisał. No ale pan mówił, że tylko na próbę. No to se to na próbę zapisz. No dobrze. No. Na próbę. A, jak to leciało?
Krem z borowików, do tego dewola i frytki, surówki bez buraczków i kawa. Proste. Borowików, jakie u tutaj? Daj, sam se to zapiszę, bo mi jasna krew zaleje zaraz, no. Pan tak wszystko sam robisz, no po co pan kartki wywieszasz, żeby co? Na kuchnię. Sprintem. Na, szybciutko. Szybko, bo się klient denerwuje. Czekam. Stój! Stój, nie ruszaj się. Zdziu! Chodź no na chwilę i pokaż nowemu, jak się w naszej restauracji kawę podaje. Synek. Młody Jakub. Patrz na mistrza. Co, też pierwszy dzień? Pierwszy dzień, no. Jak nie piję. To ja na kuchnię pójdę. Tak, idź na kuchnię, załóż fartuch. Tak dostałem pracę? Tak, dostałeś się pracę. Tylko poznaj się z Zdzichem. Tak. Mam nadzieję, że znasz gwarę śląską, bo on tylko po śląsku umie. Nie znam, ale... O, to przeżyjesz przygodę życia. Słuchajcie, jak się nie ma, co się chce, to się lubi, co się ma. Sekret wam zdradzę. W restauracji kelner nie powinien wam mówić smacznego. Dlaczego? Smacznego może powiedzieć tylko osoba, która dane danie przyrządziła. Więc pamiętajcie, że jeśli kelner wam mówi smacznego, to znaczy, że tam napluł albo zrobił coś gorszego. Pamiętajcie. Smacznego.